Dzień dobry moi drodzy, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w najnowszym filmie na kanale Italia Moim Okiem. Kochani, tak, jestem w piżamie, a to dlatego, że przed chwilą wstaliśmy. Przyjechaliśmy, słuchajcie, w góry i tutaj jest cała historia, która jest Wam do opowiedzenia, także zapraszam serdecznie do oglądania dalszej części dzisiejszego filmu. Zacznijmy od tego, że miałam zacząć już Wam filmować wczoraj i powiedziałam Wam o tym na Instagramie, ale słuchajcie, tak się podekscytowaliśmy faktem, że możemy zjeść kolację w restauracji i że pierwszy raz chyba od 2 lat jesteśmy tutaj sami, nie ma tutaj Ali, że po prostu tak się zakręciliśmy, wypiliśmy butelkę wina, zjedliśmy pyszną kolację, że ja w ogóle nie myślałam o tym, żeby w ogóle odpalić kamerę i cokolwiek Wam nagrać. I tak samo na Instagramie, zrobiłam jedynie 2 czy 3 zdjęcia tego, co jedliśmy, a tak poza tym to w ogóle nie myślałam o tym, żeby cokolwiek filmować. Słuchajcie, byłam tak podekscytowana tym faktem, bo to się naprawdę w ostatnim czasie nie zdarza, także musicie mi to wybaczyć. Wiecie, że przyjechaliśmy tutaj dlatego, że robimy remont. Zrobimy remont zdalny i stwierdziliśmy, że przyjedziemy właśnie w ten weekend, a nie w następny, z tego prostego względu, że następny weekend jest święto, jest Wielkanoc, więc wydawało nam się troszeczkę to niezbyt sympatyczne zdzwaniać się z całą tą grupą ludzi, którzy tam pracują w środku, umawiać się z nimi na ten weekend Wielkiej Nocy, więc stwierdziliśmy, że po prostu zrobimy to wcześniej, więc przyjechaliśmy w ten weekend, żeby się z nimi spotkać, żeby omówić wszystkie detale, które ciężko jest nam po prostu telefonicznie omówić. Wiecie, po prostu robimy ten remont całkowicie zdalnie, więc od czasu do czasu po prostu musimy się tutaj pokazać, żeby nadzorować te prace, żeby dowiedzieć się, co tutaj się dzieje i ewentualnie jakieś tam zmiany wprowadzić, gdyby się okazało, że coś nie idzie po naszej myśli. Także po prostu jest to takie dosyć stresujące, ale z drugiej strony bardzo jesteśmy szczęśliwi, że to się dzieje. Poza tym, jak Wam wspomniałam też na Instagramie, wszystko w tym momencie tutaj na północy Włoch jest w czerwonej strefie, więc my przemieściliśmy się z jednej czerwonej strefy do drugiej czerwonej strefy. Jakby możemy to zrobić, dlatego że mamy tutaj drugi dom i mamy potrzebę po prostu, żeby tutaj przyjechać, ale problem jest generalnie taki, że tutaj wszystko jest zamknięte, więc po prostu stwierdziliśmy, że musimy po pierwsze znaleźć hotel, w którym dostaniemy kolację, bo inaczej gdybyśmy się zdecydowali na to miejsce, w którym mieszkaliśmy ostatnio, kto jeszcze nie oglądał filmu z poprzedniego naszego tutaj przyjazdu, to zachęcam serdecznie do sprawdzenia sobie go, bo tam jest to, co się działo wcześniej tutaj. Więc gdybyśmy mieszkali w tym miejscu właśnie, w którym mieszkaliśmy ostatnio, to tam, słuchajcie, mieliśmy kuchnię, musielibyśmy nakupować strasznie dużo rzeczy, może nie strasznie dużo, ale musielibyśmy kupić jakieś rzeczy, żeby móc to przygotować po prostu na kolację i na śniadanie. A my tak naprawdę przyjechaliśmy tutaj wczoraj, czyli w piątek wieczorem, i wyjeżdżamy dzisiaj po południu, więc tak naprawdę to jest jeden cały dzień i nie opłacało nam się najzwyczajniej po prostu przywozić jedzenia tylko i wyłącznie po to, żeby spędzić po prostu ten jeden dzień, więc stwierdziliśmy, że zarezerwujemy sobie pokój w hotelu, gdzie jest restauracja i po prostu skorzystamy z tej restauracji, zjemy tutaj kolację i zjemy tutaj śniadanie, czyli właśnie teraz, zaraz idziemy na śniadanie, jak ja się przebiorę w piżamę, z piżamy, Enrico już jest po prysznicu, wypachniony, czuję po prostu, jak tutaj dolatuje zapach jego, także widzimy się za chwileczkę już na śniadaniu. Nie będę Wam, słuchajcie, pokazywać tego hotelu. Ja powiedziałam na Instagramie, że chciałabym Wam pokazać, gdzie się zatrzymaliśmy, ale powiem szczerze, że on nie jest wart, żeby Wam go pokazać, ale jest wart, żeby Wam 2 słowa na ten temat powiedzieć. To jest, słuchajcie, willa, która została wybudowana w XIX wieku, więc jest ona już wiekowa i ja odnoszę takie wrażenie, patrząc tutaj po tych kątach wszystkich, że ona od XIX wieku, słuchajcie, nie była remontowana. Więc stan po prostu różnych rzeczy tutaj jest naprawdę no, taki no, smutny, powiedzmy sobie szczerze. Nie jest to po prostu coś nowego, ładnego, odnowionego. Ale są, słuchajcie, takie miejsca w tej właśnie willi, które mówią o tym, ja już rozmawiałam na ten temat z Enrico, bo sama bym pewnie na to nie wpadła, że to jest, słuchajcie, taki styl wenecki. Enrico mi właśnie podpowiedział, że to jest właśnie willa w stylu weneckim, dlatego że ma takie bardzo duże przestrzenie. Jest tam salon, w którym kiedyś tak naprawdę, ja nie wiem, czy ta willa była tak naprawdę... Okej, zacznijmy od tego, że miejsce tu właśnie, w którym jesteśmy, kiedyś należało do Republiki Wenecji. Więc może to być tak, że ten budynek właśnie powstał w momencie, kiedy jeszcze... Ja nie sprawdziłam tego tak naprawdę, ale może tak być, że po prostu ten budynek powstał właśnie w momencie, kiedy jeszcze to miejsce należało do tej republiki i dlatego właśnie ma te znamiona właśnie takiego właśnie stylu weneckiego, czyli te wielkie salony, w których odbywały się kolacje, w których właściciele tej willi pokazywali, jak bardzo są bogaci. A pokazywali to za pomocą mebli, za pomocą właśnie tych przestrzeni. Robiłam właśnie zdjęcia takich
żyrandoli. Enrico mi powiedział, że to są żyrandole ze szkła Murano. Ja też zupełnie nie miałam o tym pojęcia, ale wiecie, Enrico tutaj ma takie smaczki, które mi czasami sprzedaje, więc ja te smaczki sprzedaję Wam. I faktycznie jak się tak rozglądnę po tej willi, to ona ma coś takiego w sobie, wiecie, takiego z bogactwa, z przepychu. To jest takie bogactwo, które już w tym momencie jest takie lekko przykurzone, bo tak jak mówię, jest ta willa lekko zaniedbana, ale wydaje mi się, że ona była naprawdę przepięknym miejscem właśnie w momencie, kiedy została wybudowana. Dobra, słuchajcie, ja muszę się ubrać w piżamę, idę na śniadanie i widzimy się na śniadanie, zobaczymy, co nam zaserwują tutaj dzisiaj na śniadanie. Dobrze. Widzimy się za chwilę. Brawo. Enrico zostawił otwarty samochód. No cóż. Jesteśmy tam u góry. Jest miejsce, które remontujemy. Chodźmy zobaczyć, jak to wygląda. Ja tutaj zejdę z tego schodka i zobaczmy. Tu oczywiście wszystko jest jeszcze do zrobienia, ale na razie działamy w środku. Żeby, wiecie, jak się robi remont, to wszystkie rzeczy, które są w domu, zostają tutaj tak naprawdę wysypane, więc widzicie, że wygląda po prostu tak jak jeden wielki śmietnik. Ale najpierw robimy w środku, a później będziemy się martwić tym, co jest na zewnątrz. Okej. Zobaczcie, jak ładnie wszystko zrobione. Tam panowie omawiają. Ostro zrobiłam. Tutaj, słuchajcie, jest ten pokój duży. Tutaj będzie nasze łóżko. A tutaj byliśmy dzisiaj rano, żeby zamówić szafę. Także tutaj będzie zaraz szafa po prawej stronie. No, wygląda to już naprawdę dobrze. Wygląda to już tak, że zbliżają się te prace do końca tak naprawdę. Tutaj u góry czekamy na schody, bo na razie nawet nie ma jak wejść na górę, bo po prostu nie ma schodów. Tam zrobili okno, więc zrobiło się tam naprawdę bardzo jasno. I tam też wstawimy łóżko, więc będzie takie miejsce też u góry do spania. Tutaj jest wielki salon, już Wam mówiłam, że tutaj planujemy telewizor, tutaj będzie kanapa. A tam, słuchajcie, jest miejsce na kuchnię. Dzisiaj zamówiliśmy też kuchnię. Także kuchnia się już dla nas robi, a tam łazienka. Zaraz jak tylko panowie wyjdą z tego miejsca, to Wam pokażę. Łazienka. Widzicie, też wszystko już jest przygotowane. Czekamy teraz na płytki, czekamy teraz na prysznic, który tutaj będzie. Także widzicie, że dzieje się, dzieje się. Idziemy zobaczyć, bo tam musimy zadecydować, gdzie wstawimy pralkę. Także idę i zaraz się do Was odzywam.
Dobry wieczór, kochani. Ja już się z Wami witam z domu. Jest już dosyć późno. Przyjechaliśmy, zjedliśmy już kolację, więc tak naprawdę jest dosyć taki poważny wieczór. Tak się, słuchajcie, zastanawiałam przez moment, czy dogrywać Wam zakończenie tego dzisiejszego vloga tutaj i teraz, dlatego że pod ostatnim filmem, o ile się nie mylę, albo jakoś tak pod jednym z ostatnich filmów, ktoś mi zwrócił uwagę, słuchajcie, ktoś postawił taką diagnozę, że w moim małżeństwie musi się dziać nie najlepiej, dlatego że ja, słuchajcie, nagrywam w kuchni albo w łazience i że w związku z tym w moim małżeństwie chyba nie dzieje się najlepiej. Więc ja chciałabym upewnić Was, że po pierwsze, w moim związku wszystko jest w porządku, mamy się całkiem dobrze i generalnie jakby radzimy sobie całkiem nieźle. I zdradzić Wam, słuchajcie, sekret, który przestanie być sekretem, bo go po prostu Wam zdradzę, dlaczego, słuchajcie, nagrywam w kuchni lub w łazience. No więc uwaga, uwaga, zdradzam ten sekret. Więc w kuchni i w łazience mamy takie światło, które pada z góry, w związku z tym nagrywając w kuchni i w łazience po prostu mnie widzicie. To, że mnie widzicie troszeczkę bladą, no to ja sobie zdaję z tego sprawę, bo po prostu to światło takie jest, ale umówmy się, że po prostu mnie widzicie. Gdybym nagrywała Wam tam w salonie, co oczywiście mogę robić, bo nie mam zakazu nagrywania w salonie, tylko problem jest generalnie taki, że tam jest bardzo ciepłe światło, więc czasami po prostu jak tam nagrywam, to jestem po prostu żółta i też nie wyglądam najkorzystniej, więc czasami po prostu decyduję, że wolę być po prostu blada, ale żebyście mnie widzieli, więc robię to w kuchni albo w łazience, niż po prostu żebyście mnie widzieli żółtą, więc nie nagrywam w salonie, więc taki, słuchajcie, sekret Wam zdradziłam, bo no, wydaje mi się, że ta osoba była bardzo zaniepokojona całą tą sytuacją, więc zapewniam Was, że wszystko jest w porządku, no a że po prostu w kuchni i w łazience mam takie, nie inne światła, no więc czasami po prostu nagrywam w kuchni i w łazience, ale nie, kochani, nie ukrywam się przed nikim i nie udaję, że tutaj nic się nie dzieje i nie nagrywam, także spokojnie, spokojnie. Kochani, ja się na dzisiaj będę z Wami żegnać. Zostawię Was już na tą chwilę. Obejrzymy sobie jakiś serial. Jesteśmy już wszyscy w komplecie, więc będziemy się mogli nacieszyć sobą. Powiem Wam szczerze, że trochę tęskniłam za Olą, chociaż tak naprawdę to była tylko jedna, jedyna noc. Ale odkąd jest ten koronawirus i odkąd generalnie jest cały czas lockdown, no to my praktycznie jesteśmy cały czas razem. I ostatni raz, kiedy Ala nocowała u babci, to chyba było, słuchajcie, jakieś 2 lata temu, o ile się nie mylę, wtedy, kiedy byliśmy na weselu u znajomych Enrico i wtedy stwierdziliśmy, że nie będziemy jej brać ze sobą, no bo no, pewnie by się męczyła i nudziła i stwierdziliśmy, że sobie pozwolimy, słuchajcie, 2 lata temu taki wypad, tylko ja i Enrico i pojechaliśmy faktycznie na wesele, ale zostawiliśmy u babci, więc 2 lata temu ostatni raz Ala spała u babci. No i powiem szczerze, że trochę za nią tęskniliśmy, także idziemy się nacieszyć naszym wspólnym towarzystwem. My się widzimy w kolejnych vlogach na kanale Italia Moim Okiem. Trzymajcie się, kochani, cieplutko i do zobaczenia. Pa, pa!